raz startujecie z motorkiestrą w Grudziądzu? Grudziądzki Automobil Klub Toruński po raz drugi gra z Wielką Orkiestrą Świąteczną Pomocy. No jakie atrakcje czekają na tych, którzy przyjdą tutaj do Was pojeździć, tak? Podobnie jak w zeszłym roku dla uczestników przygotowaliśmy tor próby zręcznościowej. Każdy uczestnik może wykupić kupon za 10 zł i przejechać się albo indywidualnie, albo autem pokazowym. Impreza ta cieszy się dużym zainteresowaniem. Każdy chce pomóc. Gramy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W trakcie imprezy przeprowadzaliśmy również licytację gadżetów rajdowych, która również cieszyła się dużym zainteresowaniem. Mamy duży przekrój uczestników. Są to osoby, które zarówno jeżdżą w różnych rajdach tutaj w naszym okręgu, ale również amatorzy. Impreza przede wszystkim ma na celu bezpieczeństwo w ruchu drogowym, podnoszenie tego bezpieczeństwa. Każdy może się sprawdzić. Taki test w ekstremalnych warunkach. Dokładnie, można sprawdzić się w warunkach zimowych, akurat pogoda nam na to pozwoliła. Przypomnijmy, który raz orkiestra w Grudziądzu gra? W Grudziądzu gra po raz 23, ale tylko dlatego, że o pierwszym finale nie wiedzieliśmy. W tym roku kto dołączył się? Gdzie można właśnie ten swój grosik wrzucić, w którym miejscu, w jaki sposób te fundusze zbiera? Gramy, czyli 500 wolontariuszy chodzi po mieście i zbiera pieniądze do puszek, ale ponadto Centrum Kultury Teatr, Klub Akcent, Zespół Szkół na Szczemięcinie, grał już mechanik. Niedługo czekamy na Akademię Biegania, która wystartowała o 11 w biegu i już dostałam wieści, że już tu kroczą do nas. Były patyczaki, które szły w 8 marszu po zdrowie na rzecz orkiestry. Nowością, która będzie za chwilę, będzie gotowanie razem z kucharzem. Myślę, że coś nowego i będzie można się czegoś wspaniałego najeść. Sałatka z kurczakiem. Będzie można ją zdegustować i myślę, że niedługo turniej główny. Nowe osoby w tym turnieju i bawimy się do 20. O 20 światełko do nieba. Nie myśl, że nic dla ciebie nie ma. Nie. Nie myśl, że nikt o ciebie się nie troszczy. Nie. Nie myśl, że nic. Który raz biegniecie? Biegniemy trzeci raz. Tym razem suma, którą udało nam się zebrać, jest naprawdę imponująca. 23 510 to jest uzbierana suma od biegaczy z loterii fantowej, z imprez towarzyszących. Naprawdę jesteśmy wdzięczni wszystkim uczestnikom i jeszcze raz dziękuję. A pamiętacie, ile było za pierwszym razem? Za pierwszym razem było 10 800. Czyli 200 ponad procent. Procent normy, aż się boję powiedzieć, ile będzie w przyszłym roku. 500 jak nic normy. Czego nie można się od niej dowiedzieć. Dialog był pełny. Z roku na rok jest to impreza bardziej znana, prawda? Pani od ilu lat w tej akcji uczestniczy? Ja uczestniczę w tej orkiestrze po raz 23. Po raz 14 jestem szefową orkiestry w Grudziądzu. I pamięta pani też początki, prawda? Pamiętam początki. Zaczęliśmy jako dwie drużyny harcerskie i była to jedynie kwesta od trzeciego finału w Polsce. Robimy kwestę połączoną z koncertem. Na początku w szkole podstawowej 21, a od kilku lat na wspaniałej hali, gdzie mamy duże pole do popisu, dużo miejsca i u nas przewija się
no mogę powiedzieć, setki tysięcy artystów, dużo dzieciaków, dużo dorosłych, którzy nie mogą chodzić z puszkami, ale grają, tańcząc, śpiewając, grając i to jest bardzo ważne. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Co prawda nie jest to najważniejsze, ale z roku na rok zawsze marzy się o tym rekordzie, prawda? Marzy się o rekordzie. W ubiegłym roku udało się nam ten rekord pobić. Było to 100 tysięcy z grosikami. Jak będzie tyle samo, będę szczęśliwa, będzie więcej, będę skakała wysoko, tak jak finał, że mierzymy wysoko. A jeżeli okaże się, że jest troszeczkę mniej, to też będziemy szczęśliwi, bo każdy daje od serca tyle, co może. Czy to złotówka, czy to stówa, czy to tak jak licytacje niektóre były po 400 zł, to wielki dar serca. Sama próbowałam licytować pobyt w hotelu Hansa, ale moja kieszeń nie wystarczyła mi na pobicie tej licytacji, ale cieszę się, że poszło. Można się chyba tylko cieszyć, bo ktoś przebił panią, prawda? Tak, przebił mnie i bardzo się cieszę, że ktoś inny wypocznie, chociaż chętnie tam sama bym wypoczęła. Wystarczy drobina nadziei, pozytywne myślenie, wszystko odmieni. Wystarczy drobina nadziei, pozytywne myślenie, wszystko odmieni. W tym roku dla kogo gramy jeszcze? Przypomnijmy, jaki jest cel w tej zbiórce? Mierzymy wysoko i zbieramy pieniążki na sprzęt, na oddziały pediatryczne i po raz czwarty gramy na godną opiekę dla seniorów. Nie myśl, że nikt o ciebie nie dba. Nie, nie myśl, że ty jesteś najgorszy. Drobina nadziei, pozytywne myślenie, wszystko pod